Janusz Fernar, witam was serdecznie w Onet Rano Wiem. Historia i teraźniejszość to przedmiot, który zagości za sprawą ministra Przemysława Czarnka w polskich szkołach. Dowiedzieliśmy się już nieco więcej na temat nowego podręcznika, zgodnie z którym będą mogły uczyć się polskie dzieci, polscy uczniowie. Oberwie się w tym podręczniku między innymi Unii Europejskiej, będą wzmianki o tak zwanej ideologii gender. Krytykowane też są, uwaga, media z zagranicznym kapitałem, a więc będzie się chyba działo na tych lekcjach. A porozmawiam o tym z Przemkiem Staroniem, nauczycielem roku 2018. Cześć Przemek, witamy serdecznie w Onet Rano Wiem. Cześć Januszu i dzień dobry wszystkim słuchającym i oglądającym. Powiedz proszę, czy twoim zdaniem Przemysław Czarnek szykuje rewolucję w polskich szkołach? To znaczy, ja myślę po prostu, że on sobie daje kolejne narzędzie do tego, żeby realizować politykę, którą widzimy w ramach obecnej władzy już od dawna. Prawda jest taka, że to nie jest żadne nowum w ramach, można powiedzieć, stylu, jaki uprawia politykę edukacyjną nasz rząd. No niestety z Czarnkiem w tym momencie na czele. Natomiast siłą rzeczy jest to sięgnięcie już bardzo, znaczy po coś takiego bardzo, bardzo ostrego, że tak powiem, bo nie dość, że to jest przeróbka, jakby nie patrzeć, nauk, jaką jest historia i wiedza o społeczeństwie. Ja podczas rozmowy z Anną Zalewską nawet wtedy użyłem takiego określenia, że to w zasadzie jest nie tyle historia i teraźniejszość, co spreparowana historia i teraźniejszość, czyli bardziej shit niż hit. Natomiast jakby to jest jakby jedna rzecz, a druga jest taka, że niestety no to bardzo, bardzo mocno wypacza nie tylko treści jakby takie stricte historyczne, ale także wypacza w ogóle posługiwanie się pojęciami, bo te pojęcia, które się pojawiają chociażby właśnie w tym podręczniku, to co zostało nam wszystkim udostępnione, to w ogóle są pojęcia para i pseudonaukowe, a nie naukowe, dlatego też słusznie już dawno przeciwko temu, takiej formie tego przedmiotu, no protestowały organizacje, tak jak Polska Akademia Nauk czy Polskie Towarzystwo Historyczne, widząc, że to jest po prostu absolutnie nienaukowe. Coś mi mówi, że ta nazwa, której użyłeś przed chwilą, może się przyjąć wśród polskich uczniów i być używana na szkolnych korytarzach. Wczoraj rzeczywiście dowiedzieliśmy się nieco więcej na temat tego, co znajdzie się w takim, może znaleźć się w takim podręczniku. Ten podręcznik jest chyba dosyć specyficzny, 500 stron, więc jest to taka gruba książka, gruby podręcznik, który być może trafi do uczniów. Zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, na ile tutaj decydują sami dyrektorzy szkół. Powiedz proszę jeszcze, co ciebie zaniepokoiło, powiedziałem na początku naszym widzom, że wydaje się, że są takie publicystyczne wzmianki w tym podręczniku, chociażby takie, które określają jakiś twór, który nazywa się zgodnie z autorem tego podręcznika ideologią gender, ale jest też taki wyraźny w tych fragmentach, które są nam udostępnione, taki rys antyunijny. Znaczy, ja powiem tak, że to oczywiście samo w sobie jest niesamowicie problematyczne i w ogóle budzi jakże słuszne przerażenie osób, które zajmują się właśnie naukowo i edukacyjnie tym. Natomiast ja znalazłem jeszcze więcej kwiatków. Na przykład tam czytamy o tak zwanym ruchu murzyńskim. No powiem szczerze, że to jest naprawdę piękne w trzeciej dekadzie XXI wieku wracać do w ogóle takich pojęć, które przez cywilizację zachodnią są już dawno zarzucone. Z drugiej strony ten autor wprost po prostu jedzie po cywilizacji zachodniej totalnie, więc z drugiej strony mnie to nie dziwi. Natomiast problem polega na tym, ty fajnie to określiłeś, Janusz, że tam są wstawki publicystyczne. Ja mam wrażenie, że generalnie to jest nie podręcznik, tylko jedna wielka publicystyka i to taka publicystyka najniższych lotów. Bo oczywiście przedstawianie wiedzy naukowej za pomocą ciekawych sposobów, lekkiego języka jest czymś zacnym, czymś, co w zasadzie jest niesamowicie edukacyjnie polecane, bo to spełnia kryteria poglądowości i tak dalej. Ja sam uwielbiam wykorzystywać rekwizyty, żeby ktoś na przykład coś lepiej zrozumiał. Natomiast no, używanie, można powiedzieć, języka wartościującego, języka, który posługuje się no, tak naprawdę pojęciami kompletnie nienaukowymi, to jest zupełnie inna bajka. Dlatego ten podręcznik, jakby on de jure jest podręcznikiem, ale de facto jest, no siłą rzeczy
się jakimś strumieniem świadomości publicystycznym. Podobnie zresztą jak de jure mamy Ministerstwo Edukacji i Nauki, a de facto nie ma ono wspólnego nic ani z edukacją, ani z nauką. I w końcu jest jeszcze bardzo ważna kwestia, bo tam się pojawia pojęcie ideologii. Ja tutaj oczywiście nie chcę czasu antenowego na to zabierać, natomiast ja zawsze podkreślam wszystkim, że pojęcie ideologii można rozumieć oczywiście na wiele sposobów, natomiast są takie jakby dwa fundamentalne sposoby rozumienia tego słowa. Jest to rozumienie opisowe, gdzie się po prostu mówi, że ideologia to jest taki metaświatopogląd, ale jest też rozumienie, które zbliża się do znaczenia ideologii jako indoktrynacji. Teraz jakby my na przykład w programie Edukacja dla Przyszłości mówimy, że to jest w ogóle wyzwanie dla polskiej szkoły, która jest nadmiernie zideologizowana w tym sensie, że próbuje się ją maksymalnie indoktrynować. Natomiast kiedy mówi się tak naprawdę o różnych metaświatopoglądach, które występują właśnie chociażby są wymieniane przez autora tego podręcznika, to on powinien mówić o tym de facto w ujęciu opisowym, że to są różne metaświatopoglądy. Natomiast on je traktuje niesamowicie wartościowo, jakby sugerując, że to one podejmują indoktrynację i zapomina w tym wszystkim o tym, że żadna ideologia w takim opisowym rozumieniu nie może indoktrynować, jeżeli tak naprawdę pochodzi z pewnego rodzaju kontrkultury, że tak naprawdę ideologia staje się indoktrynacją w momencie, kiedy jest w rękach władzy. A my w Polsce mamy taką ideologię, to jest to parakatolicka, pseudokatolicka nauka społeczna, która po prostu jest używana przez obecną władzę. I to jest tak naprawdę ideologia, którą on krytykuje. No ale mnie już po tej władzy jakby stosowanie podwójnych standardów nie dziwi. Przemek, powiedz proszę jeszcze, jaki będzie twoim zdaniem stosunek samych nauczycieli do tego podręcznika i czy nauczyciele w Polsce mają pełne prawo po prostu sprzeciwić się stosowaniu takiego podręcznika w trakcie lekcji? Istnieje koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa i powiem szczerze, że zawsze się inspiruję tym, co o nim mówi Agnieszka Jankowiak-Majek, czyli babka Histy, że no, siłą rzeczy my mamy absolutne prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa, natomiast musimy się liczyć z konsekwencjami. I jakby nauczycielki mają pełne prawo, natomiast muszą liczyć się oczywiście z konsekwencjami, zwłaszcza, że tak jak czytałem, to jest de facto podręcznik, który nie ma konkurencji, bo normalne jest to, że jakiś przedmiot no, ma jakby tutaj, znaczy każdy nauczyciel jakby przedmiotu ma możliwość wyboru spośród podręczników, póki co to jest jeden. Ja powiem szczerze, że jestem przekonany, że jakby oficjalnie bardzo często tych sprzeciwów nie będzie. Dlatego, że no, już chociażby działania obecnej władzy osiągnęły to, rozmawialiśmy o tym przecież w Onet Rano jakiś czas temu, że różne cudowne organizacje, tak jak Projektor, w ogóle no, przestają współpracować ze szkołami, znaczy szkoły z nimi, bo po prostu szkoły się boją. Ludzie się boją i mają do tego prawo. Natomiast jestem przekonany, że wiele osób będzie stosowało metody znane no, sprzed lat, czyli nazwijmy to podziemie edukacyjne. I powiem szczerze, że ja jestem przekonany o tym, że cały ten hit sheet, on jakby trafi ostatecznie tam, gdzie jego miejsce, czyli na śmietnik, ale nie dlatego, że znaczy to się stanie na pewno też formalnie, ale chodzi mi o to, że w umysłach młodych ludzi, jeżeli oni będą czytać takie bzdury ludzi, którzy naprawdę żyją już zupełnie innymi kategoriami, ludzi, którzy pasjonują się aktywizmem, dla których chociażby no, nie ma czegoś takiego jak ideologia gender, tak? Tylko jest po prostu dyscyplina naukowa, która bada zjawiska uwarunkowania kulturowe płci, ludzi, którzy masowo czytają literaturę young adult, popularność Herzstoppera w ogóle to też doskonale pokazuje, no dla tych ludzi to będzie śmieszne, tak? I jakby oni sami, tak jak zresztą powiedziałeś o tym, myślę, że będą po prostu należycie to komentować. Oczywiście obawiam się, że to trafi na podatne grunty i to jest niestety straszne, że po prostu wiele osób będzie przekonanych mimo wszystko, że to jest jakby okej. Jednakże my jako społeczeństwo obywatelskie przez te ostatnie lata się naprawdę obudziliśmy i wierzę, że po prostu teraz będzie festiwal kreatywności. Jak generalnie realizować ten absurdalny przedmiot z tym bezsensownym podręcznikiem metodą braci Weasleyów z Harry'ego Pottera? Przemek, to powiedz jeszcze proszę, powoli zmierzając do końca, gdybyś był ty ministrem edukacji w Polsce, jakie trzy zmiany wprowadziłbyś w polskiej szkole natychmiast?
Wiesz co, ja bym przede wszystkim jakby zakończył terror i nowotwór lęku, który jest, bo przeraża mnie to, że ten przemocowy system edukacji, no, który siłą rzeczy jest wyprodukowany przez przemocowy cały nasz patriarchalny układ społeczny, opiera się tak naprawdę na kontroli i przymusie. I tutaj pierwszą rzeczą taką stricte natychmiastową jest symboliczne odcięcie się od tego. Ja wielokrotnie to podkreślam, że wziąłbym po prostu wielki pryzmat przed budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej i dokonał rozszczepienia światła. Z czystego białego światła popłynęłaby tęcza, bo to jest fizyka. I bym powiedział trochę może biblijnie, że kładę tutaj to jako znak przymierza, że już nigdy więcej nie będzie potopu bzdur i tego, co serwowała ta władza. Natomiast to jest oczywiście symboliczne. Dwie natychmiastowe rzeczy, czysto pragmatyczne, to jest tak, chociaż to oczywiście powinno nastąpić szybciej. To jest absolutny pakt ponadpartyjny, bo edukację można zmienić tylko razem. Tak zresztą zrobiła Finlandia. Wiele osób się zachwyca Finlandią, jakby tymi skutkami, to oczywiście jest super, nie pamiętając o tym, jaka była przyczyna, że te skutki się pojawiły. Czyli to, że oni wspólnie podjęli decyzję. Nie tykamy edukacji, to jest nasz wspólny cel. Będą się zmieniały rządy pewnie, ale my to robimy razem. I to tak naprawdę jest coś, do czego dążę nieustannie i dążymy i wierzę, że tak się uda. Natomiast rzeczą taką, którą trzeba na poziomie, jakby to powiedzieć, natychmiastowego ustawodawstwa zrobić, to jest, mówię to jasno, podniesienie pensji nauczycielom, nauczycielkom. Nie może po prostu być jakby, znaczy nie ma tutaj możliwości zmiany, jeżeli nauczyciel, nauczycielka pracuje poniżej poziomu godności ekonomicznej i jakiejkolwiek innej. Stopień też jakby, no zresztą wiemy o tym z Maili Dworczyka, tak? Stopień zgnojenia nauczycieli i nauczycielek, który osiągnął apogeum w ramach tej władzy, jest już tak wielki, że po prostu należy właśnie pragmatycznie, oczywiście stosując też inne metody, wprowadzania superwizji i tak dalej, ale jakby tak na samym początku trzeba to uruchomić. Wiem, że to nie jest możliwe stricte tak jakby gospodarczo, że zrobić to w jeden dzień, ale trzeba uruchomić procedurę natychmiast, pierwszego dnia, w ciągu pierwszej godziny w ogóle po zmianie władzy, uruchomić procedurę wyrównania, znaczy, że to się ostatecznie jakby wyrównało, że nauczyciel, który przychodzi na starcie do pracy, dostawał wynagrodzenie, jakby, które jest zgodne ze średnią krajową. Natomiast ja powiem krótko, mam prawo do marzeń, ale to jest marzenie, które po prostu jest osadzone w faktach. Ja bym chciał, żeby nauczyciele zarabiali tak jak prawnicy, dlatego że nasza rola, nas wszystkich, nauczycieli, którzy po prostu wychowują młodych ludzi, jest fundamentalna. Zresztą więc to jest stało, szkoła, o której marzy Przemek Staroń. Przemek, musimy już kończyć, ale ja wiem, dołączamy się do tych marzeń i myślę, że to jest wspaniała puenta. To zarobki rzeczywiście takie powinny być. Swoją drogą, ostatnia rozmowa dzisiaj u nas, autorka książki o Korze, pięknie opowiadała Beacie Tadli o hipisach, których liderem był pies, a więc Ryszard Terlecki. Ciekaw jestem, co o ruch hipisowskim przeczytają uczniowie w polskiej szkole już wkrótce w podręcznikach do historii i teraźniejszości. Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018, był naszym gościem w Onet Rano. Wiem. Bardzo ci dziękuję, Przemek. Wszystkiego dobrego. Ja również. Dziękuję również państwu i do zobaczenia jutro.